Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Michu i serdecznie witam Was w nowej odsłonie mojego kanału. Będzie teraz nowa seria z cyklu Kupuję z Chin. Kupuję na AliExpress i co przyjdzie, pokażę Wam w tym filmiku. Powiem Wam, ile to kosztowało, czy wygląda to lepiej niż na zdjęciach, jak to wygląda i czym się charakteryzuje i w ogóle co to jest. Tutaj oczywiście mamy jako gift pokazane, ale jest to Top Brand Luxury Quartz Watchman. Oczywiście, jeżeli się szybko zorientowaliśmy, to jest to zegarek. Co my tutaj mamy? Tutaj jest jakiś zestaw, ale co? O! Mamy tutaj przyrząd do regulacji bransolety. Taki bardzo ciekawy przyrząd. I oczywiście ulotka od naszego sprzedawcy. My dear, thanks for your order. Could you please zostawić pozytywną opinię i coś tam jeszcze. 5 gwiazdek. I jako najlepszy sprzedawca. Tak, oczywiście, już pędzę. Tu jeszcze mamy coś takiego jak zawieszka, geek, think. O, i tak, takie to coś jest ciekawego. No i oczywiście mamy instrukcję obsługi, jak, ale nie mam takiej bransolety, więc sorry koledzy, nie teraz. Ja zamówiłem, o, taki zegareczek. Już go pokazuję. Firmy Geekthink. Jest to zegarek z bransoletą cienką, elastyczną i na zapięcie o, takiego typu. Nie jakiś tam. Teraz muszę to jakoś od... O, zapięcie jest tego typu. O, teraz widać. O, co po ostrość? Tu się zahacza tą część, a tutaj zachodzi na to. To oczywiście można regulować. Tutaj mamy, o, pod światło. Będzie widać, o, będzie widać. Musi złapać ostrość. Mam nadzieję, że widać zaczepy, gdzie można regulować. Jest on czarny, ale w zestawie jest jeszcze chyba z białą tarczą i... Złapał ostrość? Czy nie łapie ostrości? Coś nie chce łapać. No dobrze. Przełączymy na autofokusa. Może coś tam. O, jest. To on ma ciemną tarczę i ciemna bransoleta, ale jest jeszcze w takiej miedzianej tarczy. Granatowa tarcza, biała tarcza i chyba srebrna bransoleta z kopertą. Nie ma tutaj oczywiście sekundnika, jest tylko minutnik i godzina. Chodzi jak najbardziej, bardzo delikatny regulator czasu do ustawiania. Koperta jest cienka, możemy zauważyć, że to jest około 7 mm. Tak się chwalili na tym, że to jest 7 mm. I to jest bardzo cienki zegarek. Jak on leży na dłoni, to tak to mniej więcej wygląda. Bardzo ciekawy dla mnie ten zegarek. Powiem, że wygląda bardzo ładnie. Lepiej niż na zdjęciach. Chociaż często zdjęcia są bardziej podkoloryzowane, a to jest taki bardzo ciekawy produkt. Mnie się on bardzo podoba. Na pewno będę go codziennie nosił na ręce i będzie cieszył moje oko, kiedy będę sprawdzał godzinę, czas, jaki mamy. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Ile kosztował? O, kosztował około 52 zł z dostawą. Jak myślicie, czy jest tego wart? Sami ocencie. Czy jest wart swojej ceny? 52 zł.
Myślę, że tak. Zamówiłem go 12 lutego. Dzisiaj mamy 8 marca. Przepraszam, 7 marca. Jutro jest 8. Dzisiaj mamy 7 marca, więc no szedł tak 2-3 tygodnie? 3 tygodnie chyba. I dostałem go. Musiałem odebrać go sobie na poczcie. Dla mnie bomba. Ja sobie go tutaj jeszcze spróbuję jakoś odwinąć te. Folię z tego. Ta folia jest jakoś. Co ona jest? Zgrzana chyba jest z tym. Ale spróbujmy tutaj. Bo chciałbym zobaczyć, jak ta bransoleta tak w całej swojej okazałości wygląda i jakby bardzo jest elastyczna. Ruszyłem. Ok. O. I tutaj widać, takie są do regulacji. O, wnęki są do regulacji. I tutaj, tu nie, tylko tutaj są do regulacji. Także to bardzo ładnie wygląda. Oczywiście mój podkład się rozjechał. Szkoda. Teraz wszyscy wiedzą, że miałem karteczki na stole. O. I tak wygląda bransoleta. Przybliżeniu. Piękna sprawa. Mi się to bardzo podoba. Bardzo ładny męski zegarek firmy Geek Think. Super. Dla mnie bardzo ładny. Swoje odczucia możecie oczywiście opisać w komentarzu. Ja będę go testował przez najbliższy miesiąc. I delikatna ta bransoleta. Fajna jest taka. I będę oczywiście zrobił odcinek z tego, jak się go użytkuje, bo już czuję, że jest lekki ten zegarek, nie jest taki ciężki, więc na pewno będzie mi się go przyjemnie użytkowało. Także dziękuję Wam, drodzy, bardzo za uwagę. Tak wygląda zegarek firmy Geek Think. No. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Oczywiście załapuję autofokusa, nasz kochany telefon. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Kupuję z AliExpress. Cześć!